Apel do przedsiębiorców, rolników, ale także parlamentarzystów i senatorów. Posłowie są wezwani do podjęcia pilnych inicjatyw legislacyjnych, a przedsiębiorcy do udostępniania działek, które nadawałyby się do stworzenia azylu dla zwierząt lub do sfinansowania powstania takiego miejsca. Władze Rybnika walczą o nutrię, mimo wpłynięcia 3 ofert wykonawców chętnych na odłów i eliminację tych zwierząt. Karolina Komada. Z każdym kolejnym dniem mają mniej czasu. Rybnickie nutrie potrzebują pomocy teraz i tutaj. Władze miasta poprzez uchwały Rady Miasta chcą włączyć nutrie do zwierząt bezdomnych, by finansować ich kastrację. Dlatego też władze miasta skierowały apel do śląskich parlamentarzystów. Chcemy podejść do tego tematu w ten sposób, żeby finansować za pomocą naszego programu ochrony nad zwierzętami bezdomnymi, finansować kastrację, sterylizację i możliwość przekazania tych zwierząt do azylu bądź też do gospodarstwa rolnego. Ważne tu są te czynniki formalno-prawne, które nam pozwalają bądź też nie pozwalają tego czynić. Stąd też w tym apelu są takie zapisy, które odpowiadają na to zapotrzebowanie i wprost wskazują, gdzie mamy w naszym państwie dziury w systemie i w jaki sposób to prawo należy poprawić. Parlamentarzyści mają naprawić prawo, a mieszkańcy są proszeni o współpracę. Aby móc to zrobić, musimy znaleźć gospodarstwo rolne, które będzie posiadało zgodę, decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, decyzję derogacyjną, zezwalającą na przetrzymywanie nutrii na terenie swojego gospodarstwa rolnego. Poszukiwane są też fundacje, przedsiębiorcy i firmy, które mogłyby sfinansować powstanie takiego azylu, a następnie mogłyby go poprowadzić. Urzędnicy, a także pracownicy Pet Patrol obiecują wsparcie. Potrzebujemy rąk do pracy, ale to muszą być ręce do pracy, które znają się na tego typu gatunków, znają się na przepisach prawa oraz będą w stanie podjąć się takiego działania. Tak jak koleżanka wspomniała, jesteśmy do Państwa dyspozycji, jesteśmy pod telefonami, wesprzemy, powiemy jak to ma wyglądać formalnie, dokumentami. Zależy nam też na tym, tu podkreślam, żeby te nutrie rybnickie zostały tutaj z nami. Bo po wielu latach stały się nieodłącznym elementem krajobrazu rybnickiego. W apelu do parlamentarzystów pojawiła się również wzmianka o budowie centralnego azylu dla zwierząt. Pomysł nie jest nowy, bo sięga 2022 roku, choć na ten moment nie ma jasno określonych planów, kiedy miałby powstać. Z początkiem sierpnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska powołało kierownictwo centralnego azylu dla zwierząt.